Szanowni Państwo, kampania wyborcza do wyborów do parlamentu dobiega końca. Z racji tego dziękujemy, że Państwo przybyli na nasze zaproszenie. Jak Państwo widzicie, jesteśmy tutaj wspólnie z kandydatami Zjednoczonej Opozycji oraz przedstawicielem Paktu Senackiego do tego, żeby podziękować Państwu za to, że mogliśmy wspólnie z Państwem i dla Państwa przeprowadzić tą kampanię. Dziękujemy za setki, jak nie tysiące rozmów, spotkań, w trakcie których mogliśmy się mnóstwo rzeczy dowiedzieć, ale też przekonywać do naszych programów. Nie bez kozery użyję słów, że te wybory są najważniejszymi wyborami po 1989 roku, bo tak naprawdę rozstrzyga się, jaka Polska czeka nas po 15 października. Ostatnie słowa prezesa Kaczyńskiego z dnia wczorajszego pokazują bardzo smutną perspektywę, perspektywę absolutnie wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, bo wczoraj to po raz pierwszy powiedział. Dlatego też zabrzmiało to bardzo strasznie, dlatego też my wspólnie tutaj, hołdując idei narodu europejskiego, otwartego, demokratycznego, gwarantujemy to, że jako Zjednoczona Opozycja będziemy wspólnie razem za polityką otwartą, europejską, demokratyczną, prospołeczną głosować i Państwa w Sejmie reprezentować. Oczywiście tak jak tutaj wszyscy stoimy, jako kandydaci z Grudziądza, gwarantujemy, obiecujemy to Państwo, że sprawy najważniejsze, sprawy grudziąckie będą dla nas priorytetem i wspólnie będziemy działać na rzecz naszego miasta. Szanowni Państwo, byliśmy świadkami podczas tej kampanii wielu dziwnych rzeczy. Musimy się odnieść do tego, co się działo, jak przyjeżdżali tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zasypywali Grudziądz, zasypywali inne miasta tak zwanymi czekami, tak zwanymi kartonami, które przywozili i przywożą do dzisiaj. I jeszcze będą, Szanowni Państwo, przez cały jutrzejszy dzień przywozić i będą rozdawać Państwa pieniądze. Będą rozdawać bez żadnego trybu, bez żadnych konkursów, bez niczego. Po prostu będą rozdawać Wasze pieniądze na różne rzeczy. No pamiętacie Państwo, jak minister Gliński z panem ministrem Szczuckim, który de facto jest urzędnikiem, powinien tworzyć i zabezpieczać, żeby prawo było tworzone w sposób dobry, przyjazny i bezpieczny dla nas, obiecali odbudowę zamku w Grudziądzu. Z naszych wyliczeń wynika to, że to jest kwota między 350 a 400 milionów złotych. No jak można przyjechać do Grudziądza i mówić o takich rzeczach, nie znając realnych potrzeb grudziądzan, nie wiedząc, jaka jest sytuacja grudziądzkiego szpitala w perspektywie złej kondycji całej służby zdrowia. My, grudziądzanie, wiemy najlepiej, czego oczekujemy, jakie są nasze potrzeby. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że ta wspólna idea samorządności, czyli te partycypowanie państwa jako mieszkańców miasta i decydowanie o swoim losie, w przypadku, nie daj Boże, wygranej PiS-u, będzie absolutnie zagrożona. Oni już teraz zapowiadają, że ten samorząd, który funkcjonuje w oparciu o władze samorządowe wybierane w wyborach powszechnych, jest im szkodliwy i niebezpieczny. Dlatego też, Szanowni Państwo, apelujemy o to, żebyście Państwo wzięli udział w tych wyborach, żebyście Państwo ruszyli do urn 15 października. Nawet te osoby, które czują się zdegustowane, rozżalone rządami PiS-u, idźcie na wybory, bo to, że zostaniecie w domu, to jest pośrednio głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość. Także idźcie Państwo 15 października na wybory. Bardzo proszę, pani Beata Górna. Podczas tej kampanii wyborczej bardzo dużo się mówiło o kobietach, o ich prawach i fakt jest taki, że przez 8 lat rządów PiS-u my zostałyśmy ograbione z wielu praw, a do tego jesteśmy bardzo mocno poniżane przez te 8 lat. Ja się czuję bardzo poniżona wielokrotnie przez słowa pana Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego my musimy zrobić wszystko jako kobiety i dlatego kobiety namawiam szczególnie do tego, żeby się zmobilizowały i szły na te wybory 15 października, aby odsunąć takich ludzi jak Jarosław Kaczyński, który po 8 latach łaskawie stwierdził, że kobiety w ciąży czy kobiety rodzące też mają prawo do żeby ich życie było ratowane i chronione zdrowie. My nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie, którzy twierdzą, że kobiety mają niższy iloraz inteligencji, że my jesteśmy w składzie ich dobytku męskiego, czy też inne naprawdę kuriozalne przemyślenia, jeżeli chodzi o kobiety, żeby tacy ludzie się znaleźli w polskim sensie, Sejmie, tutaj mówię o Konfederacji. Dlatego kobiety są tak ważne w tych wyborach, żebyśmy my odzyskały w końcu swoje prawa, bo nam te prawa
prawa, czyli ta równoważność, równouprawnienie w Polsce się należy. I ja idę do Sejmu po to, żeby o nie walczyć. I walczyć też o to, co jest dla mnie bardzo ważne, czyli godność dla kobiet. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować mieszkańcom za ciepłe przyjęcie, za to, że byliśmy czasami, myślę, że wszyscy tutaj, trochę natrętni, ale to był okres kampanii wyborczej. Staraliśmy się o to, żebyśmy pozyskali jak najwięcej Państwa głosów. I za to serdecznie Państwu dziękuję i myślę, że tak powiem, nie przegięliśmy. Staraliśmy się jednak mimo wszystko wypośrodkować w tej kampanii wyborczej, ale też tutaj poseł wspominał, zwracaliśmy na pewne rzeczy uwagę na to, na te tak zwane czeki, które jeździły i jeżdżą po regionie i po województwie, tak? Także na to prosiłbym, żebyście, drodzy mieszkańcy, byli wyczuleni. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że przez ostatnie 4 lata w Grudziądzu PiS nie wykazywał żadnych inicjatyw. W momencie, kiedy odbył się Kongres Wielka Polska, kiedy namaszczony został na posła pan Krzysztof, nazwiska nie będę wymieniał, od tego momentu, że tak powiem, okazało się, że w Grudziądzu PiS istnieje. I PiS zaczął obiecywać, organizować konferencje, pokochał nagle Olimpię Grudziądz, pokochał nagle GKM Grudziądz. A ja chcę przypomnieć Państwu, bo przy urnie będziecie o tym, przypomnijcie sobie o tym przy urnie wyborczej, wtedy, kiedy będziecie oddawać głos. Przez 5, 6, 7, 8 lat PiS w Grudziądzu był przeciw Olimpii, przeciw GKM-owi. Natomiast w tym roku, w roku wyborczym, okazało się, że pieniążki potrafią się znaleźć i na Olimpię. Jutro, może wyprzedzę fakty, znajdą się pieniążki rozłożone na kilka lat dla klubu Olimpia Grudziądz. Minister chwali się pieniędzmi, które pozyskał dla GKM-u. To chcę Państwu powiedzieć, dzięki odpowiedzialności radnych Platformy Obywatelskiej i Lewicy, grudziądzki sport zawodowy istnieje, bo gdybyśmy się jako radni zachowywali w odpowiednich latach nieodpowiedzialnie, to tych klubów by nie było, albo by funkcjonowały, jeżeli chodzi o piłkę nożną, na poziomie klasy A klasy, tak? A jeżeli żużel by istniał, to ewentualnie by była to druga liga. My odpowiedzialnie staraliśmy się zaradzić temu, a dzisiaj przyjeżdżają osoby i od pół roku pokazują, jak kochają żużel. Jak widzę, to osoby niektóre na stadionie, tak? A nie widziałem je przez 10, 15, może 20 lat, bo kibicem jestem od 40 niemalże, tak? Także no to proszę, żebyście sobie sami Państwo dopowiedzieli, czy to jest uczciwe, czy to jest rzetelne, czy to jest tylko na pokaz, bo mamy okres kampanii wyborczej. I jedną rzecz jeszcze. O jednej rzeczy chciałbym tutaj, nie została wspomniana, powiedzieć. Proszę bardzo, mieszkańców Grudziądza, o to, żebyście obojętnie na kogo, ale są tutaj 4 osoby. Jestem ja z Lewicy. Jest Beata z Polski 2050. Trzeciej drogi. Jest oczywiście nasz poseł z Koalicji Obywatelskiej i nasz kandydat do Senatu. Grudziądzanie, głosujcie na te osoby, głosujcie na Grudziądzan. Bardzo Was o to proszę, obojętnie na kogoś z tych osób, które tu są, ale na senatora przede wszystkim, bo on będzie potrzebował bardzo tych głosów wszystkich ugrupowań. Dziękuję. Senator. Dziękuję bardzo. Senat jako Izba Wyższa Parlamentu wszelkie władze od złych rzeczy odwodzi, a zawsze w swym działaniu ku dobrym namawia. I Senat tej kadencji pracował w taki sposób. Stał na straży praworządnego państwa prawa, stał na straży normalności, ale tak naprawdę dał nadzieję Polkom i Polakom, że można pomimo różnic demokratycznej większości pracować normalnie. Myśmy składali się z 4 ugrupowań, a mimo wszystko potrafiliśmy się porozumieć w kluczowych sprawach dla Polek i Polaków. To w Senacie odbywały się poważne debaty, których nie było w Sejmie, wysłuchania publiczne. Senat dał możliwość tworzenia takiego prawa, jakiego oczekują Polki i Polacy i w jaki sposób ono powinno być tworzone. Te wybory są bardzo istotne po to, żeby dać wiarę, że może być jeszcze w Polsce normalnie, że polskie rodziny nie będą się dzieliły, że usiądą razem przy stole, który w naszej
historii, tradycji był tym najważniejszym meblem w domu i rozstrzygał ważne sprawy, te trudne i te łatwiejsze. I taka ma być Polska, radosna, uśmiechnięta. I my gwarantujemy, że po wygranych wyborach tak będzie, że Polki i Polacy będą miały stosowne prawo. Nikt nie będzie mówił, że wy staliście po tamtej stronie, że nie jesteście patriotami. Nie, wszyscy są Polsce potrzebni. Wszyscy są do tego, aby pracować dla dobra wspólnego. Jak mówił święty Jan Paweł II, tylko z jednym, z drugim może budować wspólnotę. A on tą wspólnotę narodową zabiega. I gwarantujemy Państwu, że stworzymy takie warunki, żeby ta wspólnota powstała. Żeby Polacy czuli się godni. Żeby byli podmiotowo traktowani, a nie przedmiotowo. Żeby przedsiębiorcy rozwijali swoje firmy, a nie zwijali. Żeby przywrócić spokój i bezpieczeństwo Polkom, aby demografia wreszcie stała się na tyle korzystna, że będzie naturalny przyrost nad zgonami, czego nie ma od tej chwili. To są niełatwe sprawy, które stoją przed nami do rozwiązania, ale wspólnie poradzimy sobie z tymi trudnymi obszarami i oczekujemy tylko od tego, żebyście Państwo poszli na te wybory i zgodnie z własnym sumieniem zagłosowali na demokratyczne ugrupowania, które są gwarantem zmiany, które są gwarantem przywrócenia środków unijnych, zarówno tych, które są w Krajowym Planie Odbudowy, jak również tych, które są do dyspozycji Polek i Polaków w wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. Te środki powinny już pracować na rzecz wspólnego naszego dobra. One są poprzez partię rządzącą blokowane. Sprawa bezpieczeństwa, która się rozstrzyga w tej chwili, jest podstawą dla każdego z nas, który chce w Polsce żyć i czuć się bezpiecznie. To, że w dniu dzisiejszym nie uczestniczy w bardzo ważnym spotkaniu w Brukseli na szczeblu ministrów spraw obrony minister Błaszczak, to jest naprawdę kpina z Polek i Polaków, bo tam rozstrzygają się najważniejsze sprawy dotyczące bezpieczeństwa, a mówienie, że my jesteśmy Zieloną Wyspą i sobie poradzimy, to nie jest prawda. Dlatego mając na względzie, na uwadze te wszystkie złożone problemy, zapraszamy Państwa, abyśmy się 15 października spotkali przy urnie wyborczej. Zachęcajcie Państwo swoich najbliższych, swoich sąsiadów, żeby wszyscy poszli, pozostanie w domu. To tak naprawdę opowiedzenie się za tym, co jest, za stagnacją, za brakiem rozwoju, ale brakiem perspektyw dla naszych dzieci, naszych wnuków. Dziękuję bardzo. Na początku kampanii, podczas spotkania na targowisku, zapowiadałeś rozliczenie się ze swoich obietnic, deklaracji, które gdzieś tam 4 lata temu były podpisane. Czy to nastąpiło, to rozliczenie w tej kampanii, bo ja nie słyszałem ja tego. Ja też, nie zakodowaliśmy. Szanowni Państwo, rozliczenie trwa. Szanowni Państwo, nie, absolutnie. Jeżeli o szpitalu mówiliśmy. Tak, wczoraj, szpital jakby wyczerpaliśmy wczoraj, ale jeszcze jeżeli można się do tego odnieść, bo to są bardzo ważne kwestie, które Państwa interesują. Zaraz na początku poprzedniej kadencji, kilka tygodni po jej rozpoczęciu, wysłałem pismo do pana premiera dotyczące tego, czy są planowane i kiedy zostaną wprowadzone zmiany w systemie opieki zdrowotnej, które spowodują to, że szpitale prowadzone przez samorządy, gdzie organami tworzącymi są samorządy, będą mogły liczyć na wsparcie finansowe polegające na oddłużeniu. Pamiętam, to był rok 2019, listopad, czyli kilka tygodni po wyborach. Otrzymałem informację, że nie są takie działania planowane. Ostatnie pismo, które wysłałem, było to kwiecień tego roku i zadałem te same pytania. Czy są planowane działania zmierzające do systemowego oddłużania szpitali, ponieważ z tym się liczymy i na to czekamy. I dokładnie otrzymałem taką samą odpowiedź, że te działania nie są planowane. W międzyczasie, Szanowni Państwo, wysyłałem szereg interpelacji do kolejnych ministrów zdrowia dotyczących właśnie opieki zdrowotnej, szeroko rozumianej opieki zdrowotnej od POZ-u, czyli od przychodni, zakresu finansowania, skończywszy na szpitalach, dostępu do specjalistów, o lekarzy, rezydentów, ponieważ trwała ta walka. Co więcej, uczestniczyłem wraz z posłanką Wielichowską w kontroli w Ministerstwie Zdrowia z pytaniem, co z funduszem wsparcia szpitali. Ponieważ był zapowiadany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzenie specjalnego funduszu, który ma oddłużać szpitale. To był projekt, który został nieprzygotowany, był pisany na kolanie i który nie został skonsumowany, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie chciało zmierzyć się z tą dziedziną. Dalej.
Była kwestia jeszcze drogi S5, z tego co pamiętam. No to tutaj nie muszę nikogo przypominać, że moje zaangażowanie, szczególnie to pamiętają mieszkańcy Grudziądza, gminy Grudziądz, a także zorganizowanie specjalnej komisji w parlamencie, komisji infrastruktury, która dotyczyła dokładnie problemu i poszczególnych etapów, było z mojej inicjatywy. Grudziądzanie, samorządowcy z gminy Grudziądz, pan prezydent przyjechali i tam mogliśmy na ten temat dyskutować, oczywiście przy udziale dyrektorów oraz ministra infrastruktury i dyrektorów GDKiA. Oczywiście cały czas sytuacja jest w grze. Wiemy tylko tyle, bo znowu oczywiście przez te lata nic nie udało się rozstrzygnąć, że te najbardziej skrajne, niekorzystne warianty, które mówią o wyburzeniu przynajmniej 50 domów, mają być zawieszone. Ale to jest znowu tylko słowo, ponieważ oficjalnie nic nie zostało pokazane. Mówiłem o Centrum Aktywizacji Seniorów oraz o zaktywizowaniu seniorów. No tutaj Państwa też nie muszę przekonywać do tego, w jaki sposób działamy i w jaki sposób seniorzy są aktywizowani przeze mnie, ponieważ od tego czasu powstały nowe stowarzyszenia, nowe kluby seniorów. Od 10 lat organizuję Grudziąckie Dni Seniora. Jesteśmy w ścisłej współpracy. No i powstał międzypokoleniowe Centrum Aktywności, które skupia seniorów i jakby tutaj ta rzecz została również zrealizowana. Mówiłem o tym, jak przywrócić świetność jeziorowi Rudnickiemu i tutaj oczywiście kwestia infrastruktury, kwestia wykonania parkingu, kwestia modernizacji bazy dla żeglarzy. To są oczywiście środki marszałkowskie, które zostały pozyskane, zostało zrealizowane, plus inwestycja na Tarpinie. Pamiętacie Państwo, szczególnie mieszkańcy Tarna, północnych dzielnic, jak wyglądała 4 lata temu jeszcze plaża nad jeziorem Tarpno, jak wygląda dzisiaj, jest to nie do poznania rzecz. Jeżeli chodzi o tor kolarski, halę sportową, no to widzicie Państwo, wszystko jest w rozstrzygnięciu. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że z tego mojego pomysłu skorzystał pan minister Szczucki, przywiózł tablicę, z czego ja też oczywiście będę rozliczał, czy te 30 milionów trafią do Grudziądza. Tak w krótkim, telegraficznym skrócie, jeżeli mogłem się odnieść do tych działań, to też uczyniłem. Panie pośle, ja mam pytanie. To jest pana trzecia kadencja, ubiega się pan o czwartą. Jak zmieniała się ta demokracja, jak zmieniały się ten czas, który państwo spędzaliście w Sejmie nad pracami, nad wszelkimi ustawami. Jakby pan podsumował, bo się zmieniło, prawda? To już nie jest, ta kadencja nie była tak jak pierwsza, prawda? No się wiele rzeczy pozmieniało. Jakby pan to mógł tak w takim telegraficznym skrócie podsumować? Bardzo ważne pytanie, ponieważ pomiędzy rokiem 2015 a tą kadencją zmiana jest absolutnie biegunowa. Ponieważ jakość tworzonego prawa nijak się ma z tym, jakie jest zapotrzebowanie i oczekiwanie mieszkańców na to, żeby prawo stanowione przez parlament było prawem dobrym i żeby obejmowało wszystkich zainteresowanych. Jeżeli pisze się ustawy z dnia na dzień, na kolanie, w formule poselskiej, bez żadnej debaty, bez żadnych analiz, bez żadnych konsultacji społecznych, pisze się ustawy, które dotyczą bardzo poważnych problemów. Kładzie się je następnego dnia na komisji, daje nam się pół godziny, żeby zapoznać się z przygotowanym projektem, to jak takie prawo może być tworzone w sposób transparentny, dobry i potem powszechnie obowiązujący? Czyli mamy tak, w czwartek jest przygotowany projekt ustawy, w piątek jest położony na komisję rano, a po południu głosujemy taką ustawę, Szanowni Państwo. I to były powszechne praktyki. Co do zasady, prawo powinno być przygotowane w sposób powolny, stabilny, ale dobry. A nie, że dzisiaj przygotowujemy ustawę, w piątek ją przegłosujemy, a za tydzień już piszemy poprawki do ustaw. Ja rozumiem, bywały takie sytuacje, szczególnie ustawy covidowe, które wymagały szybkich reakcji. Ale jak potem się okazywało, te ustawy covidowe były studnią bez dna. Tam wpisywano różne rzeczy, czasami absolutnie nieistotne i jakby nie mające związku z leczeniem i zabezpieczaniem potrzeb zdrowotnych Polaków, pisano tam różne rzeczy, żeby poupychać pewne rzeczy, poczyścić sobie ustawy i potem mamy buble prawne, takie jakie mamy. Także Szanowni Państwo, jeżeli zobaczymy na wachlarz ludzi, którzy przygotowują prawo, na polityków, na ministrów, to są czasami osoby, które nie mają doświadczenia. Jeżeli ja słyszę, jak dzisiaj minister Błaszczak krzyczy na generałów,
na ludzi, którzy oddali Polsce serce, mają duże doświadczenie w strukturach natowskich. Ten facet był burmistrzem, ten facet był posłem, który zdobywał po 4000 głosów i on śmie mówić, że on dba o bezpieczeństwo Polek i Polaków, jak doprowadził do największej katastrofy w polskiej armii. I to są tego typu standardy pisowskie. I takim standardom mówimy absolutnie nie. Dlatego nasze zobowiązanie wszystkich tutaj państwa jest to, że do polityki, do spółek wejdą osoby kompetentne, które się znają na rzeczy. Nie będzie tam polityków, będą tam fachowcy.